Cześć wszystkim, witam was w takim razie w pierwszym odcinku z Zomsów 3D, teraz już pełnoprawnym pierwszym odcinku. W tym odcinku zajmiemy się oczywiście pierwszą z trzech rzeczy, które zrobimy w tej serii, a mianowicie trening. Poziomów treningu jest kilka. I sobie będę musiał to od nowa, bo chciałem przeczytać ten opis. Poziomów treningu jest kilka, wydaje mi się, że powinno się udać w tym jednym odcinku zrobić całość, ale zobaczymy. Poligon szkoleniowy Atlantyda. Witaj w świecie Worms 3D, żołnierzu. Nazywam się Major Reziński i będę twoim dowódcą podczas twojego szkolenia. W ciągu kilku najbliższych misji nauczysz się posługiwać występującym w grze uzbrojeniem oraz zapoznać się z podstawowymi strategiami stosowanymi na polu walki. Czeka nas dużo roboty, więc gdy tylko będziesz gotowy, zaczynam. No cóż, ja... ekran ustawiony dużo. No ja jestem gotowy. Nagrywa się, więc lecimy z tym. Dialogi, w sensie napisy u dołu ekranu mogą dosyć szybko się przewijać, dlatego mogę nie nadążyć za bardzo nad ich czytaniem, ale w razie czego możecie spauzować im, albo ja ewentualnie dam w opisie całość tych tekstów. Ale to jeszcze się zobaczy, nie? No, nasz CJ. Co do imienia Robala, to go naprawiłem. Już jest normalnie Gordon, no nie? Morgan. Ta mapa jest dosyć ciekawa, tak fajna mała wysepka po prostu. Witaj w środowisku szkoleniowym Atlantyda. Poznasz tutaj wszystkie podstawowe aspekty gry. Zaczniemy od przemieszczenia twoich robali. Ruchem robali steruje się przy pomocy klawiszy ruchu. Gdy będziesz gotowy, spróbuj przemieścić swojego robala, swojego podwładnego, w pobliże jednej z tych białych skrzynek. No to oczywiście, że czas na skrzynkę zdrowia. Świetnie, właśnie zebrałeś swoją pierwszą skrzynkę z energią. Zwróciłeś uwagę, że po jej zebraniu liczba w prawym górnym rogu ekranu wzrosła? To właśnie energia twojego podopiecznego. Im więcej dany robal ma energii, tym trudniej go uśmiercić. Miej to zawsze na uwadze, gdy wszystkie twoje robale zginą. Przegrywasz. Spróbuj teraz zebrać pozostałe skrzynki z energią. Oczywiście nie miałem na myśli tych dialogów, bo to są bardziej okienka z wiadomościami. Te, o których mówię, właśnie będą dopiero trochę później chyba. I o dołu ekranu, a to są po lewej. Gdy któryś z twoich robali znajdzie się za jakąś przeszkodą, możesz przesunąć nieco kamerą. Nie obawiaj się, to bardzo proste. Wystarczy użyć przycisków kamery. Spróbuj. Gdy skończysz zabawę z kamerą, zbierz pozostałe skrzynki z energią. I co to jest? To jest chyba Numlok coś? Nie, to nie jest Numlokiem. Dobra, szczerze mówiąc nie wiem, o które przyciski chodzi, dlatego po prostu będziemy sobie dalej myszki używać, gdyż to jest najprostsze. No jeszcze parę skrzyneczek. O, już wróciliśmy na swoje miejsce, na którym byliśmy na początku. I lecimy dalej. Dobra robota, widzę, że przemieszczanie robali masz już w małym palcu. Teraz zajmiemy się skakaniem. Twoje ruchy umieją... Twoje robale umieją skakać, co oznacza, że mogą się dostać w miejsca, do których nie można normalnie dojść. Aby zmusić robale do skoku, naciśnij przycisk skoku. Logiczne. Spróbuj zebrać skrzynki z energią porozmieszczane na świątynnym murze. Twoje robale mogą nam wskoczyć. Powodzenia, żołnierzu. Oczywiście przycisk skoku jest to Enter, co według mnie było bardzo głupim pomysłem ze strony twórców. Ale w sumie jak już się przyzwyczai, to jest to nawet proste. Znakomicie, skoki masz już opanowane, przejdźmy więc do czegoś trudniejszego. Salto pozwoli twojemu robalowi dostać się w miejsca nieosiągalne podczas chodzenia i zwykłego skakania. Salto wykonuje się dwukrotnie szybko naciskając Enter. Nie jest to łatwa sztuka, ale musisz ją opanować. Na jeden z filarów świątyni umieszczono skrzynię z bronią. Wdrap się tam, wykonując salto w tył i zbierz je. Wykonać. Zbierz ją wykonać. Oczywiście szybkie czytanie, niezbyt wchodzi. Ale w porządku. Oczywiście skakania już wcześniej używałem, gdyż jest to o wiele szybszy sposób na przemieszczanie od zwykłego chodzenia. I rzecz, którą na początku wydawało mi się, że jej nie ma, to to, że jak się kliknie jakiś klawisz kierunkowy i jednocześnie dwukrotnie Enter, no to wtedy nasz robal nie wykonuje salta do tyłu, tylko w tamtym kierunku, w którym mu wskażemy.
Gratulacje, właśnie zdobyłeś swoją pierwszą skrzynkę z bronią. Skrzynki z bronią mogą zawierać szeroką gamę uzbrojenia, przy którego użyciu pokonasz swoich wrogów. Nie muszę chyba podkreślać, jak istotną rolę pełnią one w trakcie walki. Oczywiście podstawa. Skoro masz już bazukę, spędźmy trochę czasu na strzelnicy. Otwórz panel uzbrojenia, naciskając przycisk uzbrojenia, czyli prawie przycisk myszy, a następnie wskaż odpowiednią pozycję przyciskiem strzału. Od tej pory przycisk strzału służy do wystrzeliwania pocisków. Im dłużej go przytrzymasz, tym dalej dolecą twoje pociski. Przyciskami obrotu określasz kierunek i kierunek strzału i trajektorię pocisku. Widzisz tam te cele na małym budynku świątyni, spróbuj zniszczyć je pociskami z bazuki. Masz dużo czasu, więc nie przejmuj się. Jeżeli spudujesz, amunicji też ci nie zabraknie. Ciekawa rzecz. Jak pierwszy raz grałem w Wormsy, to myślałem, że wystarczy, że wystarczy po prostu w ten sposób namierzyć i wystrzelić. Ano, to nie jest takie proste. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę i wiatr, i w ogóle wszystko. Na szczęście trafiłem za pierwszym razem. Piękny strzał, wiesz co? Możesz spróbować zmienić kąt ustawienia kamery. No to wiem. Co jest? A, okej. No, wiatr dalej taki sam. Jak oczywiście na trening przystało, dosyć proste strzały. Świetnie, zniszczyłeś wszystkie cele. Tym samym twoja pierwsza misja szkoleniowa dobiegła końca. Gratulacje. Gdy znudzi się strzelnica, możesz podejść do tamtego samolotu, zaniesieć ją ona na następny poligon. No, czyli właśnie w tam. Także schodzimy. Oj, 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 jeszcze trochę bym spadł, ja pierniczę. To było dosyć dziwne. Wydaje mi się, że nasz robak po prostu odświeżył swój ruch i to dlatego. Ale zanim pójdziemy sobie do statku, to jest takie fajne miejsce, do którego można wejść. Jeszcze do niego wejdziemy. Co my tu mamy? O! Jakieś złoto. Ach, widzę, że odkryłeś sekret. W trakcie gry znajdziesz ich jeszcze wiele. Zbierając je, możesz odblokowywać nowe próby, poziomy i inne niespodzianki. Ten konkretny sekret odblokowuje mapę, na której się znajdujesz. W trybie wieloosobowym... W trybie wieloosobowym, w sensie odblokowuje tą mapę. Gratuluję. Przejdź teraz do samolotu i zakończ misję. Nie zapomnij rozglądać się za kolejnymi sekretami w kolejnych misjach. Nigdy nie wiadomo, gdzie można je znaleźć. Może my moglibyśmy rozwalić tą skrzyneczkę, ale myślę, że nie będę tego robił, bo po co tracić czas, nie? Ciekawe, czy w tych pierwszych... Aha, zatrzyma się w środku. Znaczy, ten, w powietrzu. Są kasynki? Są. Jeszcze druga kasynka. Ups, niedobra ta skrzynka była. Już chyba koniec kasynek. Poligon szkoleniowy Atlantyda Zwycięstwo. I odblokowaliśmy kawałek ziemi, no, czyli tą mapę właśnie, do użycia w trybie wieloosobowym. No i mamy w tej chwili 8 minut. No to lecimy z kolejną misją. Na wysypisku. Znasz już podstawy sterowania. Chcielibyśmy cię przenieść na spokojniejszy odcinek frontu, gdzie mógłbyś poćwiczyć posługiwanie się granatami. Ale wróg przejrzał nasz plan i rozmieścił tam swoje siły. To nawet dobrze, przy okazji treningu załatwisz kilku nieprzyjaciół. Powodzenia, żołnierzu. Rozpoczynamy. Wczytywanie. To chyba będą już tego dialogi, tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy. O, jednak nie. Łachman. To jest nasz przeciwnik.
Dobrze cię znowu widzieć, żołnierzu. W zasadzie zaplanowaliśmy dla ciebie szkolenie w zakresie ładunków wybuchowych, ale skoro jest tu nieprzyjaciel, przyjdzie ci zdobywać kolejne szlify w ogniu walki. Widzisz tam tego robala, co twój wróg. Jego imię i zapas energii wyświetlane są w innym kolorze, by odróżnić go od robali swojej drużyny. To się zgadza. Rzuć okiem na radar w górnej części ekranu. Pozycję nieprzyjaciela oznaczono kropką w kolorze jego drużyny. Radar pozwoli ci wykryć przeciwników, którzy nie znajdują się w polu twojego widzenia. Spróbujmy teraz załatwić wroga przy użyciu ładunku wybuchowego. Na początek zapoznasz się z dynamitem. Widzisz tam tą skrzynkę? Widzę. Co tam może być? Może dynamit? To skrzynka z uzbrojeniem. Pamiętasz je z pierwszej misji treningowej? Ta skrzynka zawiera dynamit, który posłuży nam do wyeliminowania wroga. Podejdź do niej i zabierz dynamit. W porządku, także robimy to. Powinniśmy go móc od razu użyć, no jednak nie. Dobrze, dynamit to broń działająca z opóźnieniem, bo znaczy to, że wybuchnie dopiero po wypaleniu się lontu, a nie w chwili uderzenia, jak na przykład bazooka. No to jest akurat podstawa. Aby wybrać dynamit, otwórz panel uzbrojenia. Przyciskiem uzbrojenia wskaż ikonę dynamitu i zatwierdź wybór, naciskając przycisk strzału. Używając przycisków ruchu, podejdź do miejsca, w którym chcesz podłożyć dynamit. W naszym przypadku będzie to bezpośrednio w sąsiedztwo wrogiego robala. Naciśnij przycisk strzału, aby położyć dynamit na ziemi. Uwaga, po zapaleniu lontu musisz jak najszybciej oddalić się od dynamitu, albo eksplozja rozerwać się na strzępy. Spróbuj opuścić dynamit obok żołnierza nieprzyjaciela, a następnie szybko wycofać się poza zasięgiem eksplozji. Wykonać. W sumie nie sądziłem, że uda mi się tak szybko jakby doczytać do końca, że aż będę musiał czekać na grę, żeby to było szybciej trochę. A oczywiście dynamit... Oj, kurczę, nie chciałem na niego wskakiwać. Dynamit wystarczy to położyć i uciec. No i wybuch. Świetna robota. Widziałeś, jak wiele wyrwy w krajobrazie czyni eksplozja dynamitu? Jeśli znajdziesz się kiedyś w sensie z tej grupy wrogich robali, pamiętaj o dynamicie. Siła eksplozji jest wystarczająco duża, by poważnie uszkodzić je wszystkie. Tylko uważaj, żeby sam nie oberwał. No to jednego wroga mamy z głowy. Dynamit nie jest jedynym ładunkiem wybuchowym działającym z opóźnieniem. Teraz przyjrzymy się bliżej granatom. Podobnie jak w przypadku dynamitu, granaty eksplodują dopiero po upływie określonego czasu. To jednak koniec podobieństw. Dynamit możesz tylko położyć na ziemi. Granat można rzucić. To także się zgadza. Kurczę, tak blisko skrzyni. Spójrz na tego robala obok starej ciężarówki. Widzisz? Spróbuj rzucić granatem tak, by wylądował obok niego. Nie musisz się śpieszyć i nie przejmuj się, jeśli spodujesz. Masz mocną amunicję. Gdy będziesz gotowy, zabierz leżącą w pobliżu skrzynkę z uzbrojeniem. Następnie otwórz panel broni i wybierz ikonę granatu. Naciskając przyciski obrotu, możesz regulować kierunek rzutu i trajektorię lotu granatu. Gdy uznasz, że kierunek i trajektoria są w porządku, naciśnij przycisk strzału. Im dłużej go przytrzymasz, tym dalej poleci twój granat. Czyli podobnie jak z bazooką, tylko tym razem jest taki myk, że możemy sobie nastawić na ile sekund chcemy. Wydaje mi się, że na 2 sekundy powinno wystarczyć. Może na 3. Chyba jednak na 2 będzie lepiej. I trochę wyżej. Kurde, nisko rzuca ten granat dosyć w porównaniu do bazuki. Brawo, jak widzisz, granat podskakuje, póki nie wypali się jego ląd. Dlatego warto go używać przeciw robalom schowanym w jaskiniach lub dziurach w ziemi. Dobrze rzucony granat może stoczyć się w dół i zatrzymać tuż obok nich. W porządku, pora na kolejny cel. Odpadek, zaraz siebie też pokonam. W okolicy pojawia się kolejny przeciwnik. Gdy będziesz gotowy, zniszcz go korzystając z granatów. Aha, jeszcze jedno. Posługując się granatami, warto czasem zmienić punkt widzenia, przytrzymując przycisk z widoku pierwszej osoby. Uzyskasz widok z oczu robala, podczas gdy przycisk widoku z góry włącza widok z lotu ptaka. Włącza. Spróbuj. Może któryś z tych ustawień okaże się wygodniejsze. No, w przypadku granatu to raczej taki widok tak średnio, ale taki już bardziej. Oczywiście też na 2 sekundy. Jak na razie mamy podstawowy granat. A, jest parę rodzajów. Chyba go nie trafiłem. A nie, jednak. 2 HP. No dobrze, wystarczy. Kurde, jeszcze jeden. O, akurat zdobyłem kolejną skrzynkę. Świetnie, kolejnym punktem programu są bomby kasetowe. Znajdziesz je w pobliskiej skrzynce, na którą już zebrałem.
Bomba gazetowa przypomina sposobem użycia zwykły granat. Różnica polega na tym, że w chwili eksplozji bomba rozpada się na kilka odłamków. To znakomity sposób na pozbycie się kilku wrogów stojących w wczesnej grupie. I uwaga. Jeszcze tekst, no dobra. O proszę, tamte robale będą idealnym celem dla bomby kasetowej. Pamiętaj, im dłużej przytrzymasz przycisk strzału, tym dalej poleci bomba kasetowa. Gdy będziesz gotowy, otwórz panel uzbrojenia przyciskiem uzbrojenia, a następnie wybierz z niego bombę kasetową. Tak jak w przypadku granatu, przyciski obrotu wybierają kierunek i trajektorię lotu. Spróbuj, nie musisz się spieszyć. Jeszcze. Rzuć bombę kasetową tak, by eksplodowała tuż obok przeciwnika. Wyrządzone przez nią szkody będą wtedy największe. Powodzenia żołnierzu. I teraz uwaga. Ta broń kasetowa, ona jest bardzo słabą bronią pod tym względem, że zadaje strasznie małe obrażenia, ale jeżeli przeciwnik znajduje się w takim położeniu, w którym jakby podłoże pod nim nie jest zbyt grube, to bomba kasetowa jest w stanie zniszczyć teren na tyle, by wpadł do wody. Kiedy próbowałem nagrywać, to właśnie to mi się zdarzyło na jednej z misji, więc ta broń z jednej strony jest dobra, z drugiej nie. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli w wersji 3D ta gra jest dobra, to jednak w późniejszych grach w 3D właśnie, czyli 4 i Ultimate Mayhem, to bomba kasetowa jest bardzo słabytką bronią. Praktycznie w ogóle się nie opłaca z niej korzystać. A to sobie akurat musimy skorzystać, bo taka jest misja. No nie mieliśmy szczęścia, nie trafiliśmy. O, teraz idealnie chyba. No jak widzicie, robal stracił max 21 zdrowia, więc zwykła bazooka by mu więcej zrobiła. Ale przynajmniej dwa naraz pokonane. No, tutaj taka sama sytuacja widzę. Świetnie, jak widzisz, bomba kasetowa znakomicie nadaje się do atakowania wrogów ukrytych w jaskiniach i zagłębieniach terenu. Jeszcze lepiej sprawuje się użyta przeciw zawartym grupom nieprzyjaciela. To już chyba ostatnie posiłki nieprzyjaciela. W początku, zostawiam cię samego, możesz teraz sprawić się z niebodobitkami. Gdy będziesz gotowy, użyj granatu lub bomby kasetowej. Pamiętaj, że przycisk opóźnienia reguluje opóźnienie zapalnika. Skoro i tak nie masz nic lepszego do roboty, może wypróbujesz w akcji różne ustawienia w akcji. Potrójnie trochę rzucanie granatami. To jedna z ważniejszych broni w arsenale Robali. Odezwę się znowu, gdy oczyścisz teren z wroga. Powodzenia. Tutaj skorzystamy sobie z bomby kasetowej, ponieważ wydaje mi się, że większa jest szansa, że akurat te pociski, te odłamki się trafią w naszych nieprzyjaciół. No, trafiło w jednego niestety. Tylko. Ale to nie szkodzi, rzucimy sobie w takim razie jeszcze raz po prostu. O, i teraz idealnie. Całe 6 punktów. I wygramy. Bardzo dobrze. Kocynka. Tak. Kasenka przeminęła. Zwycięstwo na wysypisku. W sumie co do tej mapy, nie wiem czy znajduje się na niej jakiś sekret. To będziemy sobie oczywiście szukać już po przejściu całej gry, żeby za bardzo nie tracić czasu na to w normalnych odcinkach. No teraz wydaje mi się, że jest jeszcze wystarczająco czasu, żeby zrobić kolejną mapę. Zamek zabójców. Oby tak dalej, żołnierzu. Jeden z naszych generałów wydaje przyjęcie dla wojskowych szych. Jakimś cudem wróg dowiedział się o wszystkim i zrzucił w tym regionie desenat swoich najlepszych zabójców. Coś mi się wydaje, że nie wysunął ich tam, by przegrywali do kotleta. Musisz jak najszybciej rozprawić się z nieprzyjacielem. Nie chcielibyśmy przecież, żeby zmarnowało się tyle dobrego jedzenia. Robimy. Ciekawe.
ciekawa mapa dosyć. Witaj ponownie, żołnierzu. Dobrze cię znowu widzieć. Z ostatnich raportów wywiadu wynika, że grupa wrogich zdobyców już wkrótce przybędzie na miejsce i że jeśli mamy uratować generalskie przyjęcie przed całkowitą katastrofą, musimy się odpowiednio uzbroić. W tej misji na wykonanie każdego ruchu będziesz mieć 99 sekund. Czas pozostający do końca bieżącej tury wyświetlany jest na zegarze z boku ekranu. Gdy zegar wyświetli 0, rozpocznie się tura twojego przeciwnika. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia misji, zbierz tamtą skrzynkę. Tamtą? Czyli tą. Okej. Okay. A, już leci czas. Pocisk samopowodzący. No, nasz przeciwnik już zlatuje. Zabójca jeden. Świetna nazwa. Tak jak przewidywaliśmy, oto pierwszy z nich. Na szczęście właśnie zebrałeś idealną broń na tę okazję. Pocisk samonaprowadzający. Pocisk samonaprowadzający to niezwykle groźna broń, znakomicie nadająca się do eliminowania wrogów, których nie można dosięgnąć bazuką lub granatem. Aby użyć pocisku naprowadzającego, otwórz panel uzbrojenia przyciskiem uzbrojenia i wybierz odpowiednią ikonę przyciskiem strzału. Włącz teraz widok z lotu ptaka, przycisk widoku z góry, zlokalizuj nieprzyjaciela, umieść na nim celownik i naciśnij strzał, przycisk strzału. Kamera przeniesie się ponownie w pobliżu twojego gruba. Przyciskiem coś wybierz teraz odpowiednią trajektorię. Naprawdę nie wiem, co oznacza ten znaczek. Upewnij się, że na drodze przycisku nie znajdują się ziemia ani inne przeszkody. Resztą zajmie się inteligentna głowica pocisku. Tyle teorii, pora na praktykę. Kurde, jakie to jest długie. No dobra. Oczywiście, kiedy klikniemy środkowy przycisk myszy, to możemy sobie tak robić. W nowszych formsach jest to zamienione. W sensie jest to na odwrót. Dobra, w ten sposób namierzyliśmy już. I teraz wystarczy tylko strzelić w górę. Obawiam się, że nie... No dobra, jednak trafiłem. Przez chwilę myślałem, że się nie uda. Znakomita robota. Teraz rozumiesz, dlaczego pocisk samonaprowadzający jest tak groźną bronią. Można go z powodzeniem użyć w sytuacjach, w których na bezpośredniej linii strzału znajduje się jakaś przeszkoda. Staraj się zachowywać go na specjalne okazje, gdy bazuka i granaty nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Oho, oto i kolejny przeciwnik. Popatrz w górę. Czyżby zabójca 2? Tak mi się wydaje. O, zgadłem. Oby mnie nie zabił tym. No na szczęście tak naprawdę nic mi nie zrobił. O, i kolejna skrzynka, bardzo dobrze. Jak naciśniemy jakikolwiek przycisk, to takie rzeczy jak skrzynka od razu spadają. Co za bezczelność, już my im damy popalić. Na szczęście pogadamy z kim trzeba i załatwiłem nam wsparcie z powietrza. Widzisz tą skrzynkę na dachu? Znajdziesz w niej niezwykle przydatną broń na lot. Gdy będziesz gotowy, wskocz na dach i zbierz skrzynkę. Dobrze. Znakomicie. Na lotu używa się podobnie jak pocisku samonaprowadzającego. Wybierz odpowiednią ikonę z panelu uzbrojenia, a następnie z widoku z lotu ptaka, przycisk widoku z góry. Wskaż swój cel przy użyciu przycisku kamery. Wybór celu zatwierdzasz przyciskiem strzału. Po krótkiej chwili nasze siły powietrzne zbombardują sobie. Okej. I właśnie nie wiem, czy to w sumie jest w zwykłych formsach 3D, czy to akurat sprawił ten program, ale wydawało mi się, że te strzałeczki były kiedyś tak bardziej zbite. Ale być może tak jest w tych nowszych Wormsach, a w 3D takie właśnie były rozbite. No dobra, myślę, że tak będzie dobrze. I na lot leci. Na lot w sumie jest to jedna z najlepszych broni, ponieważ, no cóż, jest w stanie naszego robaka tak fajnie wybić z dala od miejsca, w którym się znajdował. I zabrało całkiem sporo zdrowia. Wspaniała robota, jak widzisz, nalot może być niezwykle przydatny. Szkoda tylko, że tak rzadko przyjdzie ci go używać. Więc dobrze się zastanów, nim wezwiesz wsparcie z powietrza. Wykorzystany w odpowiednim momencie nalot może przychylić twoją szalę. Nie, może przychylić szalę zwycięstwa na twoją stronę. Uwaga, widzę kolejnego przeciwnika. Zabójca 3. I znowu jeden. Ciekawe. A nie, to jest punkt zdrowia. To. Didn't even get the little eyebrows on it.
Jak będziemy mieli szczęście, to być może uda się ją obu naraz załatwić, bez względu na to, jaką będziemy mieli broń. A broń już leci. Nic ci nie jest? Najwyższy czas pokazać tym glistom, gdzie raki zimują. Na tamtym budynku jest następna skrzynka. Znajdziesz w niej strzelbę, idealną broń do walki z kilkoma przeciwnikami naraz. Gdy będziesz gotowy, wskocz na dach i zbierz skrzynkę z uzbrojeniem. No, oczywiście. Charakterystyczną cechą strzelby jest to, że można z niej oddać dwa strzały w jednej turze. Aby użyć strzelby, wybierz ją z panelu sterowania, wyceluj i naciśnij przycisk strzał. Pamiętaj, masz dwa strzały, więc wyeliminuj obu przeciwników. Obydwu. Strzelba jest kozacką bronią według mnie. W nowszych Wormsach sprawuje się równie dobrze. Jest to broń o tyle dobra, że możemy zabić dwa robaki. Jeżeli mamy szczęście, to możemy zabić dwa robaki tylko i wyłącznie tym, że wystrzelimy je do wody. Także jeżeli gramy w Wormsy w trybie multiplayer bądź deathmatch i nasz nieprzyjaciel nie ma za bardzo farta z rozmieszczeniem przeciwników, znaczy rozmieszczeniem swoich robali, no to jedno strzelbo możemy załatwić dwa robalarz. Kozacka broń. Gratuluję żołnierzu, wiedzę, że posługiwanie się strzelą masz już opanowane. W trakcie walki wykorzystuj ją przeciw większym zgrupowaniom wrogów, posiadających niewiele energii. Jeden strzał zabiera do 25 energii, ale wartość ta maleje znacznie, jeżeli cel znajduje się daleko od ciebie. W końcu to nie jest karabin snajperski. No i to się niestety zgadza. A przy okazji zauważyłeś, że poziom wody powoli się podnosi? Dzieje się tak w trakcie niektórych misji i pojedynków między graczami. Grunt to nie panikować. Zwykle poziom wód podnosi się tylko w trakcie nagłej śmierci, czyli no jak skończy nam się czas rundy. Nie tury. Gdy czas rundy dobiegnie końca, woda zacznie się stopniowo podnosić, aż w końcu zatopi całą mapę. Jeżeli chcesz przeżyć, poszukaj sobie jakiegoś bezpiecznego, wysoko położonego miejsca. I nie jest to zbyt dobra wskazówka, ponieważ jeżeli naprawdę wysoko się sobie ustawimy robala gdzieś naprawdę wysoko, a nasz przeciwnik jest inteligentny, no to może nas bardzo prosto z tego miejsca wystrzelić. Więc najlepszym wyborem byłoby się skryć na przykład w tym zameczku na froncie. No a wprost. Zadaniem naszego wywiadu jest to już ostatni przeciwnik. Jeśli pójdzie ci z nim równie sprawnie jak przed nimi, goście generała nie zorientują się nawet, że groziło im niebezpieczeństwo. Do walki z tym ostatnim wrogiem przygotowaliśmy dla ciebie owce. Wyjdź skrzynkę na tamtej ścianie. Gdy będziesz gotowy, spróbuj tam przeskoczyć po dachach domu. Wykonać. I cóż. Owca. Owca będzie w skrzyni. Owca to jest całkiem dobra broń. No z tym, że jest dosyć ciężko do opanowania. To znaczy, może się wydawać nawet prosta, ale jeżeli zamierzamy z nią kombinować jakieś ciekawe rzeczy, których normalnie nikt by nie kombinował tak naprawdę, no to może być nawet ciężko, ale do takich zadań, gdzie po prostu mamy na wprost przeciwnika, się nawet sprawdza. Nie było tak źle, prawda? Właśnie zebrałeś owce. Jest to niezwykle potężna broń, zdolna uczynić sporą wyrwę w krajobrazie lub w wrogim robalu. Aby użyć owce, musisz ją najpierw wybrać z panelu uzbrojenia. Korzystając z przycisków ruchu, zwróć swojego robala w kierunku, w którym ma się udać owca. W tym wypadku zwróć go w stronę przeciwnika. Teraz wypuść owcę, naciskając przycisk strzał. Gdy tylko twoje wełniaste narzędzie mordu znajdzie się w pobliżu przeciwnika, zdetonuj je. Niestety owce potrafią być dosyć nieprzewidywalne. Najlepiej będzie, jeśli sam się o tym przekonasz. No to właśnie to jest to, o czym mówiłem. Może się nawet zdarzyć tak, że owca przeskoczy naszego przeciwnika i wpadnie do wody. A na szczęście tutaj się tak nie stało. W nowszych Wormsach, nie wiem jak w tych 3D, to będzie trzeba jeszcze sprawdzić. Zdaje się, że owca może skakać na naszą komendę. Nie zawiodłeś nas po raz kolejny. Wiedziałem, że można do tobie polegać. Generał przesyła podziękowania za sprawne usporanie się z misją. Jeżeli jesteś gotowy, możemy przejść do kolejnej fazy szkolenia. Jestem gotowy, ale wydaje mi się, że zrobimy to w kolejnym odcinku. Teraz jeszcze tylko kasynkę zobaczymy. I będziemy kończyć.
A, jeszcze jedno. Tego się nie spodziewałem. Czyli zapewne odblokowaliśmy zamek. Czyli tą mapę. Tak, udało się odblokować tą dosyć ciekawą, małą mapę. Zamek zabójców. No, następną mapę zostawimy sobie na następny odcinek. Teraz jeszcze może tylko powiem coś o tych cutscenkach. Minus tego, że załatwiłem tą sprawę z cutscenkami, jest... Znaczy dosyć niewielki jest to minus, ale gdyby nam normalnie działały cutscenki i nic byśmy nie musieli kombinować, to moglibyśmy je pomijać, ale w ten sposób, co ja załatwiłem, pomijać ich nie można, więc do końca serii będą one cały czas. Mam nadzieję, że podobało wam się te parę poziomów treningu. Mam nadzieję, że jak najszybciej się one skończą, bo jednak czytanie takiej wielkiej ilości tekstu w tak szybkim czasie nie jest moją mocną stroną, no także raczej nie jest to dosyć ciekawe. Odpaliło nam się to gówno. No dobrze, mam nadzieję, że wam się podobało i liczę, że będziecie oglądać następny film. Na razie.